No witam, prawda? No witam, prawda? Już jesteśmy prawie. Nie wiem, idziemy do bazy zrzucić śmieci? Można, no, bo ja mam trochę zadezowalone. Ja też właśnie, jakieś kości, te mięcho, co z tym mięchem, kurwa? Ono się, ja wsadziłem do skrzynki i cały czas jest dobre. A dawno temu wsadziłem do skrzynki. Naprawdę dawno temu, nie? Ty, a umiesz upiec? No. Ty, tam to masz, pa. Upiec od razu, na później? No, pa, czekaj. Jeszcze masz ty tu wow. Świeczkę zrobisz, ty. Dobra, dobra. Tylko 4, szkoda, nie? Trochę mało. Trzeba dobrze... No to na dachu dam, nie? Jak już ostatecznie wejdę. Wokół komina może pyknąć coś takiego. Trochę mało tego tłuszczu, ale chuj, ale ile mięsa. Nice. No z jednej takiej kurwa owcy, znaczy nie wiem czy to owca czy sarna, to nie ma znaczenia. 20, nie? Ale chyba trzeba 5, żeby jeden, jakieś jest bzdura, aha, że trzeba 5 kawałków, żeby jeden grillowany kawałek mięsa wszedł bzdurą. Powiedzmy, że to taka porcja, nie? No. Powiedzmy, że jesteś taki zajebisty kucharz, że 4 spalisz, a jeden ci wyjdzie. Może coś w tym jest faktycznie, może im lepszego skilla masz gdzieś tam umiejętność właśnie kucharskie, to może mniej mięsa wymaga, żeby zrobić jeden grillowany, coś takiego, może takie jest. Kurwa, ja też tuż. Porządeczek. Kurwa, muszę drugą skrzynkę zrobić chyba, bo nie mam miejsca. Ja już zrobiłem. Chyba sobie zrobię teraz szybko. Bezpieczna skrzynka na rzeczy. Wytwórz. Pim, pim. Dobra, zrzuciłem co miałem. No zaraz, już. Mam tu skórzane buty, chcesz? Mam żelazne buty. Spoko. No mięso zostawię, zaraz je zobaczymy, jak je smażymy może, nie? O, idziemy po nagrodę. Tu jeszcze czekaj, bo tu się na te kolce wpierdalam co chwilę. Ja też. Zaraz zrobię taką tą platformę. Coś tu ktoś napieprza. Płytę, o. Dwie. Nie da się sieknąć tak, nie domocować, kurde. Kurwa, nie da się, ale bzdura. Aha, no dobra. Trudno. To sobie zjem. Ależ pięknie te drzewa urosły. Wiesz, jak ja bym chciał, kurde, jak się nazywa to takie największe drzewo na świecie, jakie istnieje? Sekwoja? Sekwoja, no. Chciałbym tam kiedyś podejść, po prostu poczuć tą moc. Stary, ona jest kurwa ogromna, nie? Oko mnie swędzi. Właśnie chciałbym do niej podejść i to poczuć, nie? Tak jak
wchodzisz na przykład do jakiejś takiej doliny otoczonej górami i widzisz to, czujesz ten ogrom po prostu. Ty, a tam jest cały las takich sekwoi, nie? Bomba. Ono bomba, bomba. What a wonderful day. Wonderful day. Thank you. And here you go. The apocalypse. There you go. Dobra, dał 670 żetonów i 3000 expa. I biorę SMG5. O ty kurwa. Masz jakąś robotę? Zakopane zapasy 412 metrów. Próbujemy to następne? Ty no stary, jest 400 metrów, to jest moment. Jeden z moich kurierów miał scysję z pachołkiem Casadore. Udało mi się nawiać, ale musiał zakopać towar. Interesują mnie tylko nasze zapasy, resztę może zatrzymać. Niestety kurier mógł się trochę ścieknąć podczas oznaczenia mapy, nie zapomnij zabrać ze sobą łopaty. Czyli gdzieś w okolicy będziemy się... Można zrobić. Kamienną łopatę. Czyli po prostu mniej więcej zaznaczył i musimy gdzieś tam poszukać. No, no, no. SMG na jakie... Jakie mamy? Dziewięć milimetrów, kurde, no trudno. Co ty robisz? Łopatę robię. Aha. Ale też to zrobię. Kamienna łopata, co jest mi potrzebne? Włókna roślinne wywaliłem też, no. Ty masz kurwa karabin, chcesz powiedzieć? No, pistolet maszynowy, nie? No i elegancko. Tylko, że jest na 9 mm, kurde, szkoda, że musimy się dzielić teraz. No to w takim razie każdy zbiera sobie. No. Dobra, styka. Kamienna łopata. Jest. Czterysta pięćdziesiąt metrów. Gdzieś tu. Tamtą majkę chyba. Pewnie jakiś punkt mam do rozdania? Mam jeden, ale na razie może w chuj to. Chociaż. Ty, a tego expa za misję, kurwa, to ja nie dostaję, nie? Co ty? O. To będziemy robić tak, że raz ty, raz ja. No dobra, myślałem, że się dzieli. Nie, nie, nie dzieli się. Ale bzdura. Bzdura. Może tu trzeba jakoś aktywować, że jak ja mam zadanie... Jesteśmy w drużynie, to powinno się dzielić, ale bzdury. No dzieli się za zombiaków, ale kurwa za zadanie nie. Ciekawe. Może da się gdzieś to ustawić, nie jestem pewien. 300 metrów. Przeczesamy cały teren, tak jak ten, w kosmicznych jajach, tym wielkim grzebieniem, kurwa. Jeszcze nie, 250. Jest progresik przede wszystkim, jest progresik. Jest muzyczka. I co? 100 metrów. Pięćdziesiąt.
30. Czemu ta stamina tak spada? Właśnie nie wiem, zajebiście szybko, nie? I nie chcę się naładować do końca. No. Trochę chujowo. Oj, dobra, to gdzieś tu musi być chyba. No nie mów mi, że to jest gdzieś tu. I tyle. 12, 10, 13, 14. Gdzieś tu. Po prostu jestem właśnie w pobliżu, jest napisane. Można mocniej przyjebać. Brak wytrzymałości. Ty, da się głębiej kopać. Możemy normalnie fosę zrobić dookoła bazy. Co ty powiesz? Jeszcze głębiej się nakopać. Normalnie damy radę zrobić fosę, ty. Znaczy fosę bez wody, nie? Ale zawsze. Z kolce na dół. No, kolce na dół, bez kitu. Zrobimy sobie most, człowieku, ale rozkmina wjechała teraz. Kurwa, weź szukaj tego skarbu. Ja przecież szukam. Nie, na zasadzie, że to jest misja jak chuj. Gdzieś w pobliżu ma być. I nie, jeszcze pytanie jak głęboko. Nie, no myślę, że na pierwszej głębokości. No to by było rozsądne. Ale będziemy fosę siekać, stary, dookoła, nie? No. No tu mi, teraz mi pokazuje cały czas, że jest w pobliżu gdzieś, nie? Po prostu, więc gdzieś tu powinno być. Ale chujowa misja w sumie. Trochę. To się nie spodziewałem, stary, że tak aż rozkminię likierkę. Myślałem, że na jeden może, wiesz, na jedną głębokość faktycznie będziemy mogli sobie wykopać max. A to normalnie można, stary, zrobić dobrą fosę w chuj. Może jeszcze mi powiedzą, że można na dole kolce położyć i most zapierdolniemy, to wymięknę, nie? To z dupy ta misja jest straszna. No.
No stary, kurwa, nie ma tego, nie? O, ja pierdolę. Okej, okay, jak stoję tutaj, to mi nie świeci i nie skacze na radarze. Jak tylko zrobię krok do przodu, to mi tutaj świeci jeszcze. Czyli to musi być gdzieś tu. Zobaczmy w tą stronę. Tutaj też już mi nie świeci. To musi być gdzieś tu. Chyba, że głębiej to wymięknę. Muszę coś zjeść. No i co, miało być gdzieś tu. Cały czas mi skacze i świeci na czerwono. Tu już mi nie świeci. Nie świeci, nie świeci, świeci. Ja. Zobacz, jaki obszar żeśmy przekopali, kurwa. Fajny dołek, no. Tu już nie świeci. Tu świeci. Znajdź zakopane zapasy. Kurwa. Ja się założę, że to jest jeszcze głębiej. Musimy iść stary na chatę. Nie? No idziemy. Wrócimy tu. Wrócimy jutro. To później. Ja. Ale beka. Ale dobre przynajmniej odkrycie z tą fosą. To jest naprawdę dobra opcja. Ale już mam misję teraz w głowie, jaką fosę pierdolniemy, nie? I tam na dole kolce, stary, nie? No właśnie o to chodzi, żeby tam kolce. Stary, ja to tak zrobię teraz, że oni już nie wejdą. Mówię ci. Zrobimy tak. Dosyć szeroką i głęboką fosę dookoła. I tak jakby od wewnątrz, w sensie, że jakbyś przychodził z zewnątrz, gdzie się skurwa baza? Tam gdzieś. Jakbyś przychodził od zewnątrz i wpadł do dołu i chciał wyjść wewnątrz, no. To będzie drut kolczasty. A w środku na dole będą kolce. No skurwa. I tylko most będzie w sumie, musimy jakiś most zrobić. A na moście wieżyczki postawimy. No. No, i będzie sztos. Sami sobie możemy stanąć nawet tam, tylko oświetlić dobrze i będziemy pruć do nich, kurwa, na fazę, jeżeli w ogóle rozkminią, żeby tamtędy przechodzić. Tu tak dziwnie drzewa stoją, to musi być nasza baza. No. To do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczymy, co jeszcze, kurde, uda nam się rozkminić za misję. Na razie.